Cześć wszystkim, tutaj Łukasz z apton.pl. Mamy dzisiaj dla Was do zaprezentowania nowe talerze Mainla, a dokładnie seria Main Classics Custom Dual. W skład naszego zestawu wchodzi hi-hat 14-calowy Classics Custom Dual, 18-calowy Crash Dual, 22-calowy Ride, oczywiście też Dual i 16-calowa Trash China Dual. Nasze nowe duale zostały wykonane z brązu B12, czego wcześniej Main nie robił w serii Classics. Są one wykonane w dwóch rodzajach wykończenia. Pierwsze wykończenie od krawędzi do środka jest to wykończenie traditional, a od środka do główki, do bela tutaj talerza, jest to wykończenie dark. Tylko jest to wykończenie jako nakładana powłoka na talerzu. Warto podkreślić, że talerz od spodu jest wykończony tak samo jak na wierzchu. Jest to tak zwane symetryczne wykończenie talerza. Przyjrzyjmy się teraz każdej blaszce z osobna. Hi-hat w mojej ocenie charakteryzuje się suchym, jasnym i krótkim wybrzmieniem. Jego atak jest dość szybki, niezbyt przenikliwy. Da się zauważyć, że najlepiej brzmi grany mocno niż delikatnie i subtelnie. Otwiera się wtedy całe pasmo ciekawych alikwotów, które doskonale wpasują się w całość muzyki, którą będziemy wykonywać. Crash ma charakter wybuchowego talerza, który ma krótkie wybrzmienie, ale też nie za krótkie. Jak na 18-calowy talerz jest bardzo łatwy w kontroli i nie jest zbytnio agresywny i wybijający się ponad wszystko. Czuć tutaj większą subtelność brzmienia. Warto jednak zaznaczyć, że to co najlepsze ujawnia się, gdy zagramy mocno i zdecydowanie.
Rajd wypada najciekawiej z całego setu. Jasny, czytelny, bez zbyt długiego wybrzmienia, z bardzo charakterystycznym i niezagłośnym belem. Przy delikatnym uderzeniu bardzo ładnie się odzywa. Nie ma tego charakterystycznego ogona oraz dudnienia, co często można spotkać w talerzach większej średnicy grubości medium. Nie jest to też typ blachy agresywnej. I z całą pewnością Rajd może podobać się wielu muzykom. China jest bardzo szybka, o super mocnym ataku, ale przy tym bardzo krótko brzmiąca, co jest zdecydowanie na plus. Super nadaje się do podkreślania akcentów w utworze oraz szybkich uderzeń. China nie dudni i świetnie uzupełnia klasyczny set o talerz efektowy, ciekawy i inny niż pozostałe. Nowe klasiki to zdecydowanie dobra opcja dla bębniarzy lubiących mocne granie, ale też bez przesady, nie są skierowane tutaj dla bębniarzy metalowych czy punkowych. Są to talerze subtelniejsze niż pozostałe serie klasików, które mieliśmy okazję testować. Nowe Mainle prezentują się naprawdę atrakcyjnie i wszyscy, którzy szukają ciekawie wyglądających talerzy, na pewno Duale Was zadowolą. Sprawdziłem również te blachy w sytuacji koncertowej pod mikrofonami. Bardzo fajnie współpracują z bębnami, nie wybijając się, nie są zbyt głośne, nie dudnią, ale też nie mają zbyt długiego ogona, więc na pewno fajnie będą grać na koncertach i uzupełniać cały set perkusyjny i muzykę, którą gracie. Polecam serdecznie i zapraszam do kolejnych testów apton.pl.